Chciałem przekazać Państwu informację na temat zdarzenia, które miało miejsce wczoraj w Brześciu Kujawskim, w szkole podstawowej. Tragiczne zdarzenie, albowiem sprawca, były absolwent szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim, wtargnął do tej szkoły i przy użyciu broni palnej, czarnoprochowej, starej broni oraz materiałów wybuchowych ranił dwie osoby. Jedną z tych osób była pani, która zajmowała się obsługą, i ona otrzymała rany postrzałowe, a także uczennica, która została postrzelona. Sprawca, tak jak powiedziałem, wtargnął w nieustalony dotąd sposób. Niezwłocznie potem został obezwładniony i zatrzymany do dyspozycji prokuratury. Po otrzymaniu tej informacji prokurator okręgowy w Wrocławku niezwłocznie podjął decyzję o przybyciu na miejsce zdarzenia i przy udziale dwóch innych prokuratorów z prokuratury okręgowej we Wrocławku. Niezwłocznie zostały przeprowadzone czynności śledcze. One polegały na przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu wszystkich śladów. Muszę dodać, że w tym udział brali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wrocławku oraz funkcjonariusze CBS-u. Czynności związane, tak jak powiedziałem, ze zdarzeniem realizowane były przez trzech prokuratorów i zostały zabezpieczone broń oraz materiały wybuchowe. Po przeszukaniu pomieszczeń, które zajmował sprawca, ujawniono materiały oraz urządzenia służące do produkcji materiałów wybuchowych. One zostaną poddane badaniom balistycznym. Muszę powiedzieć, że pomimo szybkiej reakcji prokuratury, w zasadzie natychmiastowej, czynności nie zostały zakończone w dniu wczorajszym i one są kontynuowane w dniu dzisiejszym. Także prokurator jest na miejscu i dalej realizuje te czynności. Chcę dodać, że sprawca niezwłocznie został przesłuchany w trybie artykułu 308 Kodeksu Postępowania Karnego. To są tak zwane czynności w niezbędnym zakresie i przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. On przyznał się do popełnienia tych czynów. O treści wyjaśnień nie będę w chwili obecnej mówił, bo dobro śledztwa wymaga, ażeby nie ujawniać takich informacji. Mogę jedynie dodać, że sprawca leczył się psychiatrycznie. Prokurator w dniu wczorajszym niezwłocznie powołał dwóch biegłych psychiatrów, którzy mają odpowiedzieć na pytania, czy on może brać udział w czynnościach procesowych i dalej, czy może przebywać w warunkach tymczasowego aresztowania. No cóż więcej mógłbym dodać? Jakie były motywy jego działania? Nie wypowiadamy się na ten temat, bo nie znamy motywów działania sprawcy. To dopiero zostanie ustalone w toku czynności śledczych. Także nie przekazuję informacji na ten temat. Co dzieje się z nim w tej chwili? Czy będzie go przesłuchiwał prokurator? Czy będzie formalny wniosek o areszt? Jakie teraz kolejne czynności będą procesowe podejmowane w sprawie? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, śledztwo i czynności śledcze są bardzo dynamiczne. Zarówno w dniu wczorajszym, jak i w dniu dzisiejszym są realizowane. I od chwili zatrzymania prokurator ma 48 godzin na podjęcie decyzji w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych, czy też wystąpienia do sądu z określonym wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. I decyzje w najbliższym czasie w tym zakresie zostaną podjęte. Ale prokurator ogłaszał już zarzut? Tak jak powiedziałem, czynności zostały wykonane w trybie artykułu 308, czyli zarzuty zostały do protokołu przedstawione podejrzanemu. Przez policjantów? Przez funkcjonariuszy policji. Ale czy prokurator będzie go przesłuchiwał? Bez wątpienia. Prokurator będzie przesłuchiwał i przedstawi stosowne zarzuty. Jeszcze dzisiaj? Jeszcze dzisiaj. I jeszcze dziś będzie decyzja o wniosku ewentualnym, którego się spodziewamy. Tak jak powiedziałem, 48 godzin na podjęcie decyzji w przedmiocie stosowania czy to wolnościowych środków zapobiegawczych, czy też tymczasowego aresztowania. Więc niewątpliwie zdecydujemy o wystąpieniu z określonym środkiem zapobiegawczym. I to wszystko, co mogę powiedzieć w chwili obecnej. Jakie były wcześniejsze ekscesy tego sprawcy obecnego? Ja nie będę się wypowiadał na ten temat w chwili obecnej. To będzie przedmiotem ustaleń w toku śledztwa. A czy znane są obrażenia? Nie. To wszystko, co mogę powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Czy mężczyzna będzie przesłuchiwany w szpitalu, czy będzie doprowadzony do prokuratury, a później... To też zdecyduje prokurator o wszystkim. Nie ma jeszcze decyzji? Będzie decyzja, to są trwają ustalenia w tym zakresie. Jakiej tragedii zapobiegł ten pośle? No cóż, proszę Państwa, sprawca, jak się okazuje, zmierzał do pozbawienia życia wielu osób, więc udaremnienie
i zatrzymanie tego człowieka było kluczową sprawą w tej sprawie. To wszystko. Powiedzmy, jaka kara mu grozi za ten czyn jeszcze? No to zabójstwo, więc najwyższa kara, jaka może być, pozbawienia wolności w tym zakresie. Te materiały wybuchowe, co to było konkretnie? Nie wypowiadam się na ten temat, bo to będzie przedmiotem analiz balistycznych. Czy to były bomby własnej konstrukcji, tak możemy to określić? Sam konstruował materiały wybuchowe. To wszystko, dziękuję uprzejmie. Panie prokuratorze, bardzo proszę.